Przed Państwem Jakub Hamanowicz, przedstawiciel młodych gdańszczan, tych młodych, którzy dorastali już w ustroju demokratycznym. Ci, którzy urodzili się po 89 roku. Drogie gdańszczanki, drodzy gdańszczanie, kiedy spoglądam na Was, jestem dumny z europejskiego miasta, jakim jest Gdańsk. Na lewo widziałem transparenty, które mają na sobie napis, że tolerancja dla faszyzmu jest nietolerancją dla demokracji. Cieszę się, że są ludzie w tym tłumie, którzy również potrafią pokazać swój sprzeciw. To pokazuje, że Gdańsk jest europejski, że jesteśmy obywatelscy, bo możemy się z kimś nie zgadzać, ale ważne jest, żeby w sposób pokojowy demonstrować swoje poglądy, za co również dziękuję osobom, z którymi prywatnie się nie zgadzam, ale dziękuję za to, że również stoją i pokazują swoje zdanie. Szanowni Państwo, tak jak powiedziała pani europoseł, solidarność, a demokracja nie jest dla nas czymś na zawsze. O demokrację trzeba dbać jako własny dom. I myślę, że tak naprawdę mamy jeden mały problem w społeczeństwie. Niestety, ale dużo młodych ludzi staje się obojętnymi. Ja jako przedstawiciel gdańskiej młodzieży, kiedy rozmawiam ze swoimi znajomymi w szkole, staram się wszystkich aktywizować, staram się ich nakłaniać do działań. Rolą moją i moich rówieśników jest to, aby w przyszłości zająć odpowiednie stanowiska w swoim życiu i przewodzić państwu. Ale to będzie dopiero za kilkanaście lat. Rolą osób od nas starszych jest to, abyśmy mogli wkroczyć w świat bezpieczny dla nas wszystkich. Abyśmy mogli wkroczyć rozważnie, ale i odważnie, co jest dewizą naszego miasta. Z tego miejsca chciałbym prosić wszystkie osoby starsze, osoby dorosłe, które pracują w firmach, które tak naprawdę kształtują nasze społeczeństwo, aby uczulały ludzi młodych na nienawiść, aby to ludzie młodzi mogli doświadczyć czegoś, czego doświadczamy dzisiaj, kraju wolnego. Czasem możemy mieć pozory albo myślimy, że nie żyjemy w kraju wolnym, ale dlatego trzeba o niego dbać. Kończąc, pragnę tylko powiedzieć, że bądźmy dla siebie dobrzy i uśmiechajmy się do siebie. Nauczajmy, czym jest prawdziwa demokracja i jak powiedział pewien znany piosenkarz, umiemy żyć obok zła, więc nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Dziękuję.